Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala we współpracy ze Związkiem Podhala oraz Instytutem Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich szykuje się do obchodów przypadającego w tym roku 60-lecia koronacji cudownej figury. Na konferencji prasowej został przedstawiony ich program. Świętowanie jest czymś pięknym, radosnym. Wszyscy lubimy świętować. My w Sanktuarium Ludźmierskim także od czasu do czasu mamy wielkie okoliczności do świętowania. W tym roku taką okoliczność piękną jest 60 lat od koronacji naszej cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Wszystko to stało się 15 sierpnia 1963 roku. Wtedy właśnie koronator główny figury ludźmierskiej, czyli kardynał Stefan Wyszyński, w homilii, którą wygłosił, powiedział takie słowa: przyjrzyjcie się panience ludźmierskiej, zobaczcie, jak niesie człowieka. Te właśnie słowa kardynała Wyszyńskiego, dziś błogosławionego, uczyniliśmy mottem całego tegorocznego jubileuszu. Zobaczcie, jak niesie człowieka. Człowiekiem, którego niesie Maria na ręku, jest Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem. On jest naszym bratem. W tym Jezusie, którego Maria niesie, widzimy każdego człowieka, który jest otoczony troską przez Maryję. Można powiedzieć, że w Jezusie wszyscy jesteśmy na ręku Maryi. Ona, niosąc nas wszystkich, okazuje miłość swemu Synowi Jezusowi. Wydarzenia jubileuszu są adresowane do różnych osób w różnym wieku o różnych zainteresowaniach, zarówno do parafian, jak i pielgrzymów. Program obchodów przewiduje m.in. konkurs plastyczny dla dzieci z całej Małopolski, wieczór uwielbienia Matki Bożej Pana Jezusa bezpośrednio przed Wielkim Odpustem Sierpniowym. Sferę emocjonalno-artystyczną będzie tworzyć wiele wystaw, do tego dochodzą koncerty. No, człowiek żyje każdy w jakiejś rodzinie, dlatego też istotnym i takim bardzo ważnym punktem naszego jubileuszu jest konferencja naukowa, która rozpocznie się w Dzień Matki, zatytułowana Rodzina Troską Maryi. Odbędzie się tutaj w Domu Pielgrzyma w Sanktuarium Ludźmierskim. Oczywiście trudno nie wskazać też na aspekty związane z naszą wiarą, z czcią dla Maryi, z uroczystościami w formie kolejnych odpustów, które będziemy przeżywać, czy pielgrzymki Sursum Corda, czy Wielkiego Odpustu w Niebowzięcia Matki Bożej. Ale też jeszcze na jeden aspekt tego jubileuszu pragnąłbym zwrócić uwagę, że sięgamy też do historii związanych z naszym sanktuarium i kultem Matki Bożej. Dlatego też w tym roku pragniemy wydać jako sanktuarium biografię księdza prałata Tadeusza Juchasa, wielkiego czciciela Matki Bożej, propagatora jej kultu, no i wielkiego kustosza tego sanktuarium. Jest szansa, że jubileusz obejmie patronatem marszałek województwa małopolskiego. Dziedzictwo niematerialne to również nasz bagaż religijny, obchodów, obrzędów, więc i to, ten kult maryjny Matki Boskiej Ludźmierskiej wpisuje się w pełni w krwiobieg kultury góralskiej. To górale tutaj od zarania dziejów, jak tylko Matka Boska Ludźmierska tutaj była osadzona, przyjeżdżali tutaj na odpusty z całego Podhala, tego skalnego również. Było to ogromne święto całego Podhala. To wszystko będzie opracowywane w Instytucie i to jest nasze dziedzictwo niematerialne w tej sferze religijności górali. Na pewno nikt z nas, górali, nie może zaprzeczyć, że centrum duchowości górali to Ludźmierz. Wyjściem poza sanktuarium będzie objazdowa wystawa prezentująca koronację cudownej figury i historię Ludźmierza. Jubileusz będzie też okazją do pogłębienia współpracy z samorządami lokalnymi, które znalazły się w Komitecie Obchodów i instytucjami wojewódzkimi. A najbliższym sąsiadem sanktuarium stanie się wkrótce Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z siedzibą w rozbudowanym i zmodernizowanym Domu Podhalańskim. Myśmy jako Małopolskie Centrum Kultury Soku, a poprzez tu działający Instytut Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich w Ludźmierzu przyjęli na swoje barki kilka punktów tego programu. Między innymi w Jatkach będzie odbywać się wystawa okolicznościowa Ludźmierskie Sakralia. To nas czeka w drugiej połówce roku. Naszym głównym zadaniem jest wydanie na finale tych obchodów okolicznościowej płyty, która będzie składała się
z pieśni maryjnych związanych z Matką Boską Ludźmierską lub o Matce Boskiej Ludźmierskiej. Tą płytę będziemy robić z szeroko pojętym Podhalem, czyli różne zespoły, różni wykonawcy z Podhala będą uczestniczyli w nagraniu tej płyty. Płyta wraz z dołączoną do niej książeczką stanie się podsumowaniem obchodów. Komitet obchodów 60-lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej już kilka miesięcy wcześniej zaczął ustalać ramy jubileuszowych wydarzeń. Osnął je na założeniu, że modlitwa uwielbienia może mieć różne formy i że obchody powinny mieć też charakter edukacyjny. Co jest bardzo ważne, ponieważ 60 lat świadczy o tym, że mamy miejsce jak gdyby z dwoma pokoleniami, które się już minęły i nie pamiętają wydarzeń z 63 roku. My chcielibyśmy to wszystko przypomnieć i zaczynając jak gdyby od pięknej wystawy współczesnych akwarel pani Joanny Sobczyk-Pająk, która będzie miała miejsce w Bazylice już od 3 maja. Chcielibyśmy w ten sposób pokazać również zupełnie nowe formy samego malarstwa i podejścia do religijności. Już w maju w murach Bazyliki pojawi się wystawa nowatorskich akwareli Joanny Sobczyk-Pająk, przedstawiających głównie świętego Jana Pawła II. Zachowane fotografie z 1963 roku autorstwa Karola Harandzińskiego, brata ówczesnego proboszcza, ma pokazać wystawa mobilna. To właśnie w 1963 roku miała miejsce słynna scena upadku berła, które złapał Karol Wojtyła. I słynnych słów ówczesnego prymasa Wyszyńskiego, który powiedział w tym momencie, że Karolu, Matka Boża przekazuje ci berło i władzę, przekazuje ci władzę. Publicznej prezentacji doczekają się wszystkie artefakty będące w posiadaniu sanktuarium. Wystawa Ludźmierskie Sakralia będzie gościć Galeria Jatki. Najciekawszym obiektem, chociaż trudno to nazwać obiektem, ale patrząc jako historyk sztuki, no tak to należy nazwać, będzie figura Matki Bożej Ludźmierskiej, pierwotna. Rówieśniczka bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku. A dlaczego mówię pierwotna? Albowiem przed tą, którą my obecnie znamy, która patronuje nad nami w ołtarzu głównym, była przywieziona z Francji przez cystersów. To subtelne gotyckie dzieło znajduje się teraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, które wypożyczy ją na jubileuszową wystawę. Równocześnie z promocją biografii kustosza Tadeusza Juchasa odbędzie się promocja książki księdza profesora Roberta Nęcka. Prymas Wyszyński koronuje Matkę Bożą z Ludźmierza. Ta figura w 1938 roku została przez ówczesnego proboszcza księdza Józefa Stylskiego przekazana na Uniwersytet Jagielloński do konserwacji. Ksiądz proboszcz uzyskał pokwitowanie przekazania figury i figura już na zawsze została w Krakowie poddana później rygotyzacji. Natomiast dzięki temu kwitowi stwierdzającemu, iż figura Matki Bożej została przekazana do Krakowa, mógł wylegitymować się przed okupantami niemieckimi, mówiąc, iż figura ta, dzisiaj czczona i w ołtarzu głównym obecna, jest nieobecna, gdzieś zniknęła, a tak naprawdę ksiądz Terlicki nakazał jej zamurowanie w ścianie kościoła, a Niemcom pokazał pokwitowanie dotyczące tamtej drugiej figury. W ten sposób ta krakowska już teraz figura Matki Bożej z Ludźmierza uratowała naszą cudowną figurę przed Niemcami. Kolejnym partnerem tych obchodów jest Związek Podhalan w Polsce. Korzystając z faktu, że jestem wiceprezesem tego stowarzyszenia, chciałem powiedzieć również o naszym wkładzie jako górali
zrzeszonych Związku Podhalan w Polsce w te obchody. Otóż tuż przed głównymi uroczystościami jubileuszowymi odbędzie się nowenna, którą to nowennę odbywać będą nasi górale, członkowie Związku Podhalan z różnych oddziałów poprzez nieustające modlitwy w kościele. Będzie opracowany harmonogram i co godzina lub też co kilka godzin, zależnie jak oddział będzie to sobie brał na swoje barki. Do współpracy z sanktuarium dołączy też Nowotarskie Muzeum Drukarstwa, organizując wystawę motywów maryjnych w grafice współczesnej Santa Maria Mater Dei przewidzianą na maj i czerwiec. Tuż przed sierpniową kulminacją obchodów zaplanowano koncert plenerowy Opery Góralskiej i finał konkursu poezji religijnej imienia księdza profesora Józefa Tischnera. 3 września odbędą się dożynki podhalańskie z udziałem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Wielki odpust w święto Matki Bożej Zielnej to oczywiście data 15 sierpnia, ale jeszcze wcześniej na coś dla siebie mogą liczyć najmłodsi. Bardzo ciekawie może się prezentować Dzień Dziecka, który organizowany jest przez nas z tej okazji, między innymi w czasie tego Dnia Dziecka, który w tym roku przypadnie u nas 30 maja. Będzie oczywiście finał konkursu małopolskiego plastycznego z okazji 60-lecia koronacji, który został rozpisany pomiędzy dzieci i młodzież. Ale drugą bardzo ciekawą inicjatywą jest, powiedziałabym, taka bardzo współczesna forma zaangażowania dzieci, mianowicie będzie to gra terenowa, zwana inaczej grą mobilną. Do tego, żeby ta gra zaistniała, potrzeba, żeby dzieci miały smartfona, żeby zgrały specjalną aplikację zatytułowaną Action Track, żeby zgrały także kod QR, więc wszystko to jest takie bardzo, bardzo, bardzo współczesne. Te gry są dwie w tej chwili przygotowane. Jedna dla dzieci, powiedzmy, czwartoklasistów, druga dla przedszkolaków. Więc rzeczywiście dla bardzo, bardzo maleńkich dzieci. Ale jeżeli to rzeczywiście pomoże im, bo dzieci będą miały ciekawe zadanie, będą miały odszukać korale dla Matki Bożej, które dostały od babci, miały je przekazać Matce Bożej, ale po drodze te korale im się rozsypały. Więc chodzi o to, żeby dzieci w czasie tej gry terenowej te korale pozbierały i rzeczywiście Matce Bożej je ofiarowały. Jako że Matka Boża Gaździna nie może być bez korali. Finałem 60-lecia koronacji stanie się pielgrzymka różańcowa do kaplicy podhalańskiej Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach. Zapowiedzi bieżących wydarzeń z jubileuszowego kalendarza szukajmy na stronie internetowej Ludźmierskiego Sanktuarium. Całym obchodom przyświęcają słowa prymasa Wyszyńskiego. Przyjrzyjcie się panience ludźmierskiej, zobaczcie jak niesie człowieka.